Dzień dobry, Magdalena Cieślińska w dzisiejszych informacjach. Debata o bezpieczeństwie w Urzędzie Miasta Płocka, mianowanie nauczycieli, wyjątkowa wystawa dojechała do Płocka, a na koniec sytuacja stoczniowca Płockiego. W Płocku odbyła się kolejna debata, której inicjatorem była policja. Jej tematyka dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Po raz drugi w historii Płocka odbyła się debata społeczna z Płoczanami, dotycząca bezpieczeństwa. Do magistratu zaproszono wszystkich tych, którzy chcieli porozmawiać o procesie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Płocka, jak i powiatu płockiego. A co to było za wydarzenie? W urzędzie miasta Płocka odbyła się debata społeczna, na którą my policjanci zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Płocka oraz powiatu Płockiego. Taka debata jest doskonałą okazją do tego, aby spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami. Podczas tej debaty komendant miejskiej policji w Płocku omówił stan bezpieczeństwa zarówno na terenie miasta, jak i powiatu płockiego. Przedstawione zostały narzędzia, które pomagają nam w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, takim jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas debaty poruszony został temat m.in. mapy zagrożeń, co to takiego i w jaki sposób może on pomóc w poprawie poczucia bezpieczeństwa. My jeszcze raz szczególnie zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego do korzystania właśnie z tego interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, bo to ona właśnie ułatwia kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i dzięki tej aplikacji możemy łatwo i anonimowo zgłosić sytuację, w naszym, która dzieje się w naszym otoczeniu i wydaje nam się i jest po prostu niebezpieczna. To już druga debata o bez którą policja zorganizowała w Płocku, druga i z całą pewnością nie ostatnia. Awanse i gratulacje. Tak było w Auli Ratusza podczas ceremonii awansowania nauczycieli. Były ważne słowa i tradycyjne mianowanie. 31 nauczycielek i 6 nauczycieli otrzymało zaszczytny tytuł Nauczyciela Mianowanego. Waluję ratusza, wręczono im nominację z rąk wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego. Nominacje te to efekt chęci rozwoju i świadectwa wysokiego poziomu wiedzy oraz doświadczenia, mówił podczas ceremonii Siemionkowski. Awans otrzymali nauczyciele, którzy w wakacje zdali egzamin. Teraz przyszedł czas na odebranie aktów, które dokumentują nadanie kolejnego stopnia zawodowego. Mianowani zostali nauczyciele lekturzy na co dzień pracują w płockich przedszkolach i szkołach. Przyrzekli oni dbać o rozwój swój i, co ważniejsze, uczniów oraz wychowywać ich na świadomych obywateli. Wśród nominowanych nie zabrakło aktywnie działających pracowników oświaty. Pośród nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, 12 pracuje w miejskich przedszkolach, 11 w podstawówkach, 10 w szkołach średnich, dwoje w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i dwie nauczycielki w Młodzieżowym Domu Kultury. W wydarzeniu to Towarzyszył występ chóru zespołu numer 5. O oprawę artystyczną zadbały Małgorzata Dąbrowska i Bożena Tyburska. Z Europejskiego Centrum Solidarności do Małachowianki. W Płocku oglądać można wystawę Polska od nowa. Niezwykła ekspozycja poświęcona niezwykłej postaci. Do Płocka, konkretnie do Mołachowianki, dotarła wystawa poświęcona Tadeuszowi Mazowieckiemu i powołanemu przez niego rządowi. Wystawa Polska od nowa przypomina postać tego wybitnego Polaka, Płotczanina i Małochowiaka. Wystawa trafiła do Płocka w szóstą rocznicę śmierci Mazowieckiego. Ekspozycję, która pozostanie w mieście, wyeksponowano w Płocku dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. To dzięki niej wspomniany jest. Nie tylko Tadeusz Mazowiec, człowiek o ogromnej odwadze, walczący o demokrację Polski w czasach totalitaryzmu, ale i powołany przez niego rząd. Futbol w Płocku to nie tylko Wisła Płock. Aktualny lider tabeli ekstraklasy to także Stoczniowiec Płocki, dla którego trwający sezon również trwa. Ten zapowiada się interesująco. Dlaczego? Sezon w pełni, a w nim nie to zmiany. Mowa o składzie stoczniowca Płockiego, drugiego z najstarszych w Płocku klubów piłkarskich. Klub mający swoją bazę na Radziwiu poczynił nieco roszat w swoim składzie. No, pożegnaliśmy się z e, kilkoma, praktycznie ośmioma, dziewięcioma zawodnikami, którzy występowali w tamtym sezonie. Byli to jedni zawodnicy, że tak powiem wiodący, kilku wchodzących, e, którzy dokładali tę swoją e, cegiełkę. Postawiliśmy tutaj na młodzież, przesunęliśmy zawodników z drużyny. Juniorskiej plus jeden doświadczony zawodnik dołączył do nas Mazura Gostyni w takim odbudzonym składzie próbujemy tutaj rywalizować w tym sezonie w Telize Okręgowej. Pomimo zmian w składzie sezon dla stoczniowca rozpoczął się bardzo dobrze. Trener wciąż ma też nadzieję na dobre miejsce na koniec sezonu. Początek myśli bardzo dobry, bo przez bodajże dwie-trzy kolejki byliśmy nawet liderami bardzo, że tak powiem, wpadliśmy w taką fajną serię pięciu zwycięstw z rzędu. Pozwoliło nam to skoczyć na pozycję lidera, natomiast nigdzie gdzieś tam nie mieliśmy tych głów wysoko, że tak powiem, w obłokach, bo wiedzieliśmy, że przyjdą te spotkania z trudniejszymi rywalami. No i te ostatnie trzy mecze troszkę niestety zweryfikowały nasze plany, bo zdobyliśmy tylko jeden punkt, natomiast mimo ostatnio słabszych, że tak powiem, rezultatów punktowych, ta gra nasza wcale tak źle nie wygląda i to cieszy i teraz no, potrzebujemy wygrania koniecznie na następnym spotkaniu, żeby wrócić na te właściwe tory i cały czas trzymać się tej czołówki, bo obecnie jesteśmy na piątym miejscu. Kolejny mecz Stoczniowca już 2 listopada. Rywalem płotczan będzie zespół Unii Czerno Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne wydanie informacji.